Znajdujemy się pod szpitalem w Krotoszynie, w którym leży poszkodowany, który w sobotę zderzył się z samochodem kierowanym przez minister zdrowia Katarzynę Sójkę. Początkowo wydawało się, że mężczyzna ma tylko lekkie zadrapania, natomiast w szpitalu lekarze stwierdzili, że jednak obrażenia są poważniejsze i będą skutkowały leczeniem dłuższym niż 7 dni. Z tego powodu, jak informuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, zdarzenie to jest zakwalifikowane jako wypadek, a nie jako kolizja. Wiadomo, że rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych, które nie było jednocześnie przejazdem, w związku z tym miał obowiązek zejść z roweru i go przeprowadzić. Cały czas jednak trwa też ustalanie, jaka była i czy była w tym zdarzeniu wina pani minister. Znanym w Krotoszynie i okolicach społecznikiem, który prowadzi treningi sportowe dla dzieci i młodzieży, kiedy wpisał na Facebooku informację o swojej sytuacji, o tym, że musi odwołać zajęcia, posypała się lawina życzeń, jak najszybciej doszedł do zdrowia. Byliśmy w tym szpitalu, byliśmy na oddziale, na którym poszkodowany w tym wypadku leży, natomiast mężczyzna nie chce rozmawiać z mediami. Pan pojawił się tutaj już po tym, jak się wydarzył ten wypadek, jak wyglądała sytuacja? Co ja mam powiedzieć? No, wszystko było, no, wszystkie media były, no, policja i straż. Co mam powiedzieć? A pani minister, widział pan? Nie. Nie wiem, nawet były osoby, ale nie wiedziałem, co to za osoba jest. Także trudno mi powiedzieć. A droga była długo zamknięta? Oj, długo. Aż za długo, powiedziałem.